Pamiętam, że pewnego razu zobaczyłam świeżo rozjechanego gołębia koło mojego bloku i usiadłam obok niego i zaczęłam płakać, częściowo dlatego, że było mi go szkoda, ale jednak przede wszystkim dlatego, że pomyślałam, że też bym chciała, żeby przyjechał mnie samochód, bo może wtedy przynajmniej nie czułabym się tak źle jak teraz. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć, że pokój numer 7 jest finansowany dzięki wsparciu patronów i w tym tygodniu chcielibyśmy podziękować Mateuszowi Putowi i Paulinie Tumi. Coś ostatnio gorzej widzę. Jakby mgła przysnuła oczy. Gęsta, lepka i przebrzydła. Zaraz całkiem mnie zamroczy. Wszystko jakby trochę zbladło. Mrok zasnuwa okolicę. Nie rozumiem, co się dzieje, kiedy patrzę na ulicę. Ciemno, ciemno, coraz ciemniej. Choć wybarwia się jaskrawie. Głosy, wzroki, strasznobicie. Wszystko krzyczy w tajnej sprawie. Może mgła się kiedyś skończy. Będę trzymać za to kciuki. Mrok wygląda jak z obrazu, lecz mam dosyć takiej sztuki. Ten wiersz został przeze mnie napisany kilka lat temu w momencie pogorszenia, czyli w czasie, kiedy byłam bardzo chora. Mam 24 lata i studiuję na Uniwersytecie Warszawskim, a w przyszłości chciałabym się zajmować naukowo badaniem mózgu. W pierwszej kolejności jestem córką, wnuczką, przyjaciółką i koleżanką, a w drugiej kolejności osobą chorującą psychicznie, która leczy się od ponad 10 lat. Przez te wszystkie lata dużym kłopotem było postawienie mi właściwej diagnozy. Miałam przez ten czas bardzo różne diagnozy, przy czym przez ostatnie kilka lat była to schizofrenia. Jednak ostatnio rozmawiałam z lekarzem o tym, że ta diagnoza nie jest do końca dobra i nie oddaje w pełni tego, jak faktycznie wyglądają moje problemy. Moja historia leczenia jest bardzo rozbudowana, bo byłam w szpitalu przez ten czas łącznie 9 razy, w sumie łącznie około 1,5 roku. Testowałam 20 leków przeznaczonych do brania na stałe, a razem z lekami stosowanymi doraźnie było ich 33, przy czym żaden z nich w zasadzie nie był skuteczny. Jednym z objawów mojej choroby jest słyszenie głosów, które towarzyszą mi tak naprawdę przez całe życie. Kiedy byłam dzieckiem, był to jeden głos, który odzywał się raz na dłuższy czas, głównie kiedy byłam przestraszona albo było mi przykro. O tym, że słyszenie głosów nie jest standardowe, dowiedziałam się dopiero w moim pierwszym szpitalu, mając lat 13,5. A wcześniej pytałam się mojego głosu, kim tak naprawdę jest, a on mi wtedy powiedział, że jest moim osobistym doradcą i każdy ma takiego doradcę. Ja to wyjaśnienie przyjęłam i tylko nie rozmawiałam z nikim o tym, bo zrozumiałam od niego, że to jest jakieś straszne faux pas, żeby na ten temat rozmawiać, ale nie traktowałam słyszenia go jako nic dziwnego. Z takich historii, kiedy głos się pojawiał, z mojego wczesnego dzieciństwa pamiętam jedno. Jako dziecko spędzałam bardzo dużo czasu z babcią od strony mamy i pewnego razu po ugotowaniu obiadu babcia zostawiła u nas w domu ekologiczny orkisz, a przez to, że był ekologiczny, był też niepryskany. I po jakimś czasie moja mama z przerażeniem odkryła, że z tego orkiszu wykluły się wołki zbożowe, które zainfekowały nie tylko inne kasze i ryż, ale też herbaty i generalnie rozprzestrzeniły się po całej kuchni.
Mama sprzątała kuchnię do środka nocy. Ja się akurat wtedy obudziłam. Zobaczyłam, że w kuchni świeci się światło, więc postanowiłam zobaczyć, co się tam dzieje. Przyszłam do kuchni, a w kuchni oczywiście była moja mama, która powiedziała do mnie niezadowolonym tonem: idź stąd, już babcia wystarczająco narozrabiała. Wtedy w mojej głowie odezwał się metaliczno-robotyczny głos mówiący: twoja mama cię nie kocha. Który potem zaczął obrażać wygląd mojej piżamy, co o tyle nie było dziwne, że piżama była pierwszą rzeczą, na którą się spojrzałam po tym, jak głos powiedział, że mama mnie nie kocha. Przez całe życie miałam też problem z halucynacjami gorączkowymi, które pojawiały się, kiedy byłam chora i były efektem wysokiej temperatury podczas tej choroby. Widziałam je głównie w nocy. Między innymi taką brzydką postać, która wyglądała jak skrzyżowanie kota z Cheshire z filmu z Alicji w Krainie Czarów, z tym, że była dużo starsza niż ten film, bo widziałam ją już jako bardzo małe dziecko, z grubym dżinem. Miała taki ogon jak dżin, z tym, że nie miała swojej lampy. Nie lubiłam jej, bo przychodziła do mnie w nocy i zmuszała mnie do grania w szachy, w które ja wcale nie chciałam grać, bo blokowała moje pionki. Kiedy chciałam wykonywać ruchy, śmiała się ze mnie i mówiła mi, że mnie nienawidzi. Poza tą postacią podczas choroby widywałam bardzo różne rzeczy, na przykład zwierzęta, innych ludzi albo magiczne portale. Z halucynacji gorączkowych nie wyrosłam do tej pory, jednak nie są już dla mnie problemem, bo wystarczy, że wezmę lek przeciwgorączkowy, żeby nie dopuścić do temperatur, przy których się pojawiają. Z perspektywy czasu widzę, że mój pierwszy ostry epizod psychotyczny miał miejsce, kiedy chodziłam do trzeciej klasy szkoły podstawowej, czyli miałam wtedy 9 lat. W tamtym czasie w mojej klasie zmieniła się wychowawczyni, ponieważ poprzednia odeszła pracować do innej szkoły, a tej nowej, która przyszła na jej miejsce, od początku nie lubiłam. Miałam, niedługo po tym, jak rozpoczął się rok szkolny, zaczęłam mieć wrażenie, że spiskuje przeciwko mnie i chce mi zrobić krzywdę. Pewnego razu na którejś lekcji strasznie kręciło mi się w głowie i czułam się, jakbym była na statku. Cała sala wirowała i pamiętam, że powiedziałam wtedy coś bez sensu, chyba coś w rodzaju: kiedy przybijemy do brzegu. A to była lekcja, nauczycielka się zdenerwowała, że jej nie słucham. Robiliśmy wtedy zadania z matematyki, więc wzięłam je do tablicy do zrobienia przykładu. Ja wtedy nagle zobaczyłam, że z jej swetra, który był prawdopodobnie w kropki albo kolorowe guziki, generalnie miał jakieś kolorowe wzory na sobie, wyleciało coś w stylu złotych znicy z Harry'ego Pottera, z tym, że miały kolory takie jak te guziki, i te znicze były podobne do motyli i zaczęły siadać na tablicy i uderzać w tą tablicę. Ja byłam zdziwiona oczywiście, nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje, i wtedy spojrzałam na moją wychowawczynię i zobaczyłam, że jej głowa zmieniła się bardzo, zaczęła wyglądać okropnie i przypominać taką gumową maskę w kształcie głowy konia, jakie czasem używa się do żartów. I wtedy przestraszyłam się. Nie byłam w stanie robić zadania ze strachu, bo nie wiedziałam, co się dzieje. Ona wtedy podeszła do mnie, bo pewnie myślała, że nie umiem rozwiązać przykładu. A ja się popłakałam, no bo właśnie bałam się tego, jak wyglądała, i pamiętam, że jeszcze potem tego samego dnia
nie miałam wtedy gorączki, ale czułam się bardzo źle i wydawało mi się, że jesteśmy na statku. I w pewnym momencie zwymiotowałam obok ławki, z tym, że w tamtym momencie widziałam tam wodę i byłam pewna, że wymiotuję do morza. Zaraz podeszła do mnie niezadowolona nauczycielka, której nadal się bałam, bo nadal miała głowę konia i zapytała się mnie, dlaczego nie wyszłam do łazienki. I ja tak naprawdę nie wiedziałam, co mam jej odpowiedzieć, bo po chwili zaczęłam widzieć, że tej wody tam jednak nie ma i wcale nie jesteśmy na morzu. Było mi wtedy strasznie wstyd. Kiedy miałam trochę więcej niż 13 lat, czułam się już wtedy bardzo źle. Myślałam, że może to depresja, bo to było jedyne zaburzenie psychiczne, jakie było mi znane w tamtym czasie. Jednak głos mi powiedział, że to nie jest żadna choroba, tylko ja jestem po prostu leniwa i głupia i przyjęłam takie wytłumaczenie. W tamtym czasie głos zmuszał mnie też do okaleczania się i wyznaczył mi miejsce, w którym powinnam popełnić samobójstwo. Poza tym pamiętam, że bałam się billboardów w metrze, które były reklamami szkół językowych, ale ja widziałam na nich twarz osoby, co do której miałam wtedy wrażenie, że mnie śledzi, a widziałam je codziennie, bo dojeżdżałam metrem do szkoły. Pamiętam, że pewnego razu zobaczyłam świeżo rozjechanego gołębia koło mojego bloku i usiadłam obok niego i zaczęłam płakać, częściowo dlatego, że było mi go szkoda, ale jednak przede wszystkim dlatego, że pomyślałam, że też bym chciała, żeby przyjechał mnie samochód, bo może wtedy przynajmniej nie czułabym się tak źle jak teraz. W pewnym momencie moi rodzice zauważyli, że się okaleczam i poszli ze mną do szkolnego psychologa. Nie pamiętam dokładnie, o czym rozmawiałam z panią psycholog, ale pamiętam, że przestraszyła się i powiedziała moim rodzicom, że duże szanse, że będę musiała pójść do szpitala. Pamiętam, że niedługo później nie byłam już się w stanie wtedy uczyć w ogóle. Miałam pisać jakiś sprawdzian, ale w ogóle nie mogłam się do niego przygotować i poszłam wtedy do mamy i powiedziałam jej, że to głos zmusza mnie do samookaleczeń i że widzę różne rzeczy, których się boję i zamierzam popełnić samobójstwo. Moja mama bardzo się wtedy przestraszyła. Tata akurat był na konferencji zagranicznej, więc w momencie, kiedy powiedziałam mamie, że planuję skoczyć z budynku, mama zadzwoniła po dziadków i pojechaliśmy razem do szpitala. I w ten sposób zaczęła się moja pierwsza hospitalizacja. Moją pierwszą hospitalizację wspominam całkiem dobrze, bo poznałam wtedy wiele fajnych osób. I generalnie o lekarzach, którzy się mną zajmowali przez te wszystkie lata, na pewno nie można powiedzieć, że byli niemili albo się nie starali, ale tak z perspektywy czasu mam trochę zastrzeżeń do psychiatrii młodzieżowej, gdzie w zasadzie zostałam schowana do szufladki, w której byłam trzymana przez wiele lat, mimo że lekarze wiedzieli, że jest coraz gorzej i leczenie, które mi oferują, jest nieskuteczne. Ze wszystkich około 20 lekarzy, z którymi miałam do czynienia przez ten czas, znaczna większość była albo dobra, albo przynajmniej w porządku. Jedynie dwie osoby były moim zdaniem kompletną pomyłką.
I jedną z nich była lekarka, która uważała, że im większe dawki leków, tym lepiej i dopóki nie śpię po nich przez cały dzień, to nie ma problemu. A z kolei druga osoba ignorowała moje problemy i uważała, że najważniejszą kwestią jest wcale nie moje zdrowie, ale to, że nie znajdę sobie męża, ponieważ nie dbam o siebie. Jeśli chodzi o moje obecne, codzienne funkcjonowanie, to w porównaniu do tego, jak było kilka lat temu, jest całkiem dobre. Od kilku lat uczę się i studiuję bez opóźnień wynikających z długotrwałych pobytów w szpitalach, a poza tym generalnie jestem lubiana i w moim otoczeniu nie spotykam się z dyskryminacją. Jednak czasem zdarzają się nieprzyjemne sytuacje z obcymi osobami, bo niestety czasem, kiedy źle się czuję, to śmieję się i nie jestem w stanie nad tym zapanować. I to w połączeniu z moimi problemami neurologicznymi czasem sprawia, że ludzie myślą, że jestem pijana albo pod wpływem narkotyków. I niestety wielokrotnie mi się zdarzało słyszeć chamskie komentarze albo śmianie się z tego powodu. Kiedyś na przykład, tylko to było kilka lat temu, kiedy byłam bardziej chora, miałam taką przykrą sytuację, że głosy zmusiły mnie szantażami, żebym zeszła na peron metra i próbowały mnie zmusić, żebym skoczyła pod pociąg. Ja siedziałam na ławce na stacji i płakałam i akurat szła jakaś pani, która zobaczyła, że coś jest nie tak i zadzwoniła po karetkę. Przyjechała karetka i załoga karetki zeszła na stację, a lekarz, kiedy mnie zobaczył, powiedział mi coś w stylu: no tak to jest, jak się imprezuje zamiast chodzić do szkoły. I wyraźnie dał mi do zrozumienia, że uważa, że jestem nietrzeźwa i imprezuję sobie za kasę moich rodziców. No, było to szczególnie przykre z tego powodu, że nie była to zwykła, przypadkowa osoba z ulicy, tylko lekarz. W przypadku chorób takich jak moja, poważnym problemem jest też odróżnienie tego, co w ogóle jest objawem choroby, a co nim nie jest. Jest to szczególnie trudne w przypadku urojeń, które są tak realistyczne, że jeżeli ktoś nie powie o sobie chorej, że to są urojenia, to ona sama nie ma jak się tego domyślić. Jeśli chodzi o mamy, to jest trochę łatwiej, bo na przykład głosy zlokalizowane wewnątrz głowy są łatwe do rozpoznania jako halucynacja, jeśli ktoś już wie o tym, że jest chory. Ale nie wszystko da się tak łatwo odróżnić. I ja na przykład nie odróżniam urojonych zapachów od prawdziwych. Więc zdarza się, że na przykład siedzę sobie gdzieś sama i nagle zaczynam czuć zapach, który sugeruje, że wdepnęłam w kupę. Oglądam swoje buty, oczywiście kupy tam nie ma. I to się może wydawać głupie i śmieszne, ale w rzeczywistości jest to poważny problem, ponieważ sugeruje, że nie mogę mieć zaufania do swojej własnej głowy, skoro nie jestem w stanie odróżnić od halucynacji od rzeczywistości, nawet w przypadku tak prostej rzeczy. To się może wydawać zaskakujące, ale tak naprawdę od 9 lat nie wiem, jak wyglądam ja sama i jak wyglądają inne osoby dookoła mnie i generalnie jak wygląda moje otoczenie, bo wszystko za każdym razem jest trochę inne. Szczególnie moje odbicie w lustrze się bardzo różni. To, co zauważyłam, to, że im bardziej jestem zmęczona, tym bardziej zniekształcony i brzydki sposób siebie widzę.
Ale jest też tak, że jeśli długo patrzę w lustro, ten obraz cały czas się zmienia, on jest żywy i się rusza, więc widzę mnóstwo wersji swojego wyglądu, ale prawdopodobnie żadna z nich nie jest prawdziwa. I to samo dotyczy też wyglądu innych osób w moim otoczeniu. To wszystko może się wydawać przerażające, ale tak naprawdę jeśli ktoś choruje już od wielu lat, to po czasie człowiek się uczy, żeby nie zwracać dużej uwagi na objawy i po prostu przyzwyczaja się do ich obecności. W przypadku większości osób mających choroby lub zaburzenia psychiczne przyczyną problemu jest przebycie traumy, jednak w moim przypadku na pewno tak nie było, bo moje dzieciństwo było szczęśliwe i zupełnie normalne. Zawsze byłam lubiana, dobrze traktowana, żadne trudne sytuacje mnie nie spotykały. I mogę o tym powiedzieć z pewnością w tym momencie, bo jestem teraz po mniej więcej 5-6 latach psychoterapii. Za to prawdopodobnie główną przyczyną mojego problemu jest przebycie żółtaczki jąder podkorowych mózgu. I jest to bardzo poważny stan, kiedy u noworodka poziom bilirubiny, czyli barwnika, który powstaje z rozpadu czerwonych krwinek, jest tak duży, że zaczyna przenikać do mózgu, powodując jego uszkodzenie. Ogólnie zauważyłam, że bardzo mało się o tym mówi, że przyczyną chorób psychicznych mogą być nie tylko traumy, ale też urazy okołoporodowe, głowy, wypadki i zatrucia. Zdecydowałam się wystąpić w programie Pokazując Twarz, ponieważ uważam, że skoro nie wybrałam sobie tej choroby i cierpię nie ze swojej winy, to nie mam powodu, żeby się jej wstydzić. Warto pamiętać, że chorzy to nie są obcy z kosmosu, których jedyną cechą jest to, że są chorzy, ale takie osoby mają też swoje własne zainteresowania, potrzeby i problemy, które nie są w ogóle związane z chorobą. Chciałam też pokazać wszystkim osobom, które są dopiero na początku swojej drogi z diagnozą i leczeniem psychiatrycznym i też wszystkim bliskim takich osób, że nawet jeśli ktoś ma bardzo bogaty zestaw doświadczeń psychiatryczno-chorobowych za sobą, tak jak ja, to taka osoba może prowadzić w miarę normalne, ciekawe i satysfakcjonujące życie.